W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać, jak wykonać zadanie ze statystyki opisowej z działu wszechstronna analiza struktura zmiar pozycyjnych na przykładzie dominanty. Konkretnie chcę policzyć dominantę jako miarę, która dość często się pojawia i gdy mamy zadanie tego typu, jak widzicie, że mamy zarobki w jakiejś tam gminie i podane są wartości od do, czyli w sposób przedziałowy, czyli w uporządkowanym szeregu rozdzielczym przedziałowym i wiemy, ile było osób o określonych dochodach, że od 1000 do 1500 było 15 osób, że od 1500 do 2000 było 23 osoby, od 2000 do 2500 18 osób i o zarobkach od 2500 do 3000 było 11 osób. To już możemy od razu zauważyć, że dominanta jako wartość najczęściej występująca na pewno zawiera się w przedziale środkowym. Nie zawsze tak jest, że oczywiście dominanta jest w przedziale środkowym, ale to akurat tak wypadło. To jest bardziej charakterystyczne dla rozkładów symetrycznych, że gdzieś tam na środku znajduje się dominanta, a więc mogę tylko wstępnie powiedzieć, że między 1500 a 2000 jest liczebność największa. W ten sposób szukamy dominanty. Gdzie, w jakim przedziale zawiera się dominanta, gdzie jest największa liczebność. I teraz chodzi o to, że musimy zastosować nasz wzór na dominantę, gdy mamy przedziały. Pierwszym elementem, który tutaj musimy zrozumieć, to jest x0d, przepraszam. Czyli oznacza to tyle, że to jest początek przedziału, gdzie znajduje się dominanta. Cokolwiek x z symbolem dolnym 0 oznacza, że to jest początek przedziału. x1 oznacza, że to jest koniec przedziału. Czyli byśmy mówili o 2000, a my mówimy o początku przedziału, czyli przedziału dominanty, czyli to jest 1500. Czyli teraz nd. nd to jest w oznaczeniu statystycznym n zawsze to jest jakaś liczebność, czyli ile było osób, kobiet, nie wiem, sklepów, cokolwiek byśmy nie analizowali, ale z symbolem d, czyli liczebność przedziału dominanty, czyli 23. Jeżeli mamy oznakowanie nd-1, oznacza to tyle, że to jest liczebność przedziału wcześniejszego, czyli jak było to 23, to teraz liczebność przedziału wcześniejszego to 15. Jeżeli oczywiście mamy oznaczenie nd+1, to oznacza, że to jest liczebność przedziału kolejnego po dominancie, czyli 18 w naszym przypadku. Zostaje nam wyjaśnienie, co to jest te nasze jeszcze HD. H w statystyce małe h oznacza, że to jest rozpiętość jakiegoś konkretnego przedziału d dominanty, czyli rozpiętość przedziału dominanty, w którym to się zawiera między 2000 a 1500, mamy w tym momencie różnicę 500. O tyle mogą się różnić maksymalnie w tym przedziale zarobki w tej gminie. I teraz po podstawieniu, jakbyśmy ładnie sobie popodstawiali, to mamy dominantę na poziomie, zobaczcie, po obliczeniu 1807,69. Tu oczywiście mamy naturalnie oznakowanie. I jeśli mamy policzyć dominantę, to między innymi zinterpretować. Zawsze musimy pamiętać w statystyce o interpretacjach. To jest tak potrzebne jak samo obliczenie. Bez, powiedzmy, interpretacji obliczenie często może być odrzucone i w ogóle nie punktowany. Dlatego dominanty interpretujemy w ten sposób, że najczęściej występujące zarobki wśród tych badanych osób wynosiły przeciętnie 1807,69, co ważne, jednostka złotych. Oczywiście te zarobki mogłyby być w innej jednostce i musimy uwzględnić tą jednostkę i ją zapisać. Albo piszemy, że najczęściej występowały takie zarobki, albo dominującymi zarobkami wśród badanych osób były. Także ja kończę omawianie tego zadania. Jeśli potrzebujecie się ze mną skontaktować, piszcie od razu na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Ewentualnie wejdźcie na stronę internetową zadania@projekty.pl. Jak będę miała możliwość, to na pewno z Wami się skontaktuję. Kwestia po prostu cierpliwie poczekać, a Wy rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Korzystajcie z pozostałych filmików, które nagrałam na YouTubie, również ze statystyki opisowej. Zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Staram się go teraz rozszerzać, póki mam jeszcze na to czas. I
No i co? Rozwiązujcie jak najwięcej zadań i wtedy tylko będziecie mieli szansę na zaliczenie przedmiotu. Także powodzenia. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.